Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Snow, a to jest specjalny odcinek poświęcony grze Alone in the Dark Koszmar Powraca. Zasada jest taka sama jak przy innych specjalnych odcinkach, nic ciekawego nie będzie się działo na ekranie monitora, będę tylko siedział i gadał. Tak więc zaczynajmy. Gra Alone in the Dark Koszmar Powraca została stworzona przez studio Darkworks i wydana przez Atari w 2001 roku. Gra przenosi nas na Wyspę Cieni, gdzie prowadził dochodzenie przyjaciel, a zarazem mentor Edwarda, Charles Fisk. Wyruszył on tam na zlecenie niejakiego Johnsona, aby zbadać sprawę Obeda Mortona, który jest specjalistą od pisma Indian Apkanis. Przepraszam za te przerywniki, ale to się będzie włączać cały czas. Niestety Charles Fisk zostaje znaleziony martwy, a Edward wyrusza na Wyspę Cieni, aby wyjaśnić, co się stało z jego przyjacielem oraz aby odzyskać trzy pradawne tablice ludu Apkanis, które rzekomo posiadają jakąś magiczną moc. Jednak nie leci on na wyspę sam. Towarzyszyć mu ma profesor Aileen Sidrak, która jest specjalistą od kultury Indian Apkanis, a dodatkowo została przekonana, że Obed Morton jest jej ojcem, którego nigdy nie znała. Tak więc można powiedzieć, że oboje wyruszają na poszukiwanie prawdy. Aileen prawdy o swoim dzieciństwie, a Edward w poszukiwaniu prawdy o swoim przyjacielu. W trakcie podróży na miejsce samolot bohaterów zostaje zaatakowany przez nieznaną istotę, a nasza dwójka musi ratować się skacząc na spadochronach. Aileen szczęśliwie udaje się wylądować na dachu posiadłości, natomiast Edwardowi w pobliskim lesie. Od tej pory każde z nich jest zdane tylko i wyłącznie na siebie, nieświadomie niebezpieczeństw, jakie czyhają na nich na Wyspie Cieni, jak również tego, dlaczego ta wyspa nosi właśnie taką nazwę. Tak w skrócie można przedstawić całą fabułę gry Alone in the Dark. Muszę się napić. Może przejdźmy sobie teraz do grafiki. I jeśli chodzi o grafikę, to jak na 2001 rok prezentuje się ona stosunkowo bardzo dobrze, muszę powiedzieć. Nie uświadczymy tutaj żadnych pikselowych postaci, czy też elementów otoczenia. Lokalizacje, jakie występują w grze, zostały wykonane starannie i z odpowiednią dozą klimatu. Dużą rolę w tej produkcji odgrywa cieniowanie właśnie, które stoi na dość przyzwoitym, powiedziałbym dość wysokim nawet poziomie, przez co gra zyskuje dodatkowo na klimacie. Minusem tej produkcji jednak jest to, że nie dostajemy możliwości zmiany ustawień graficznych. Jednym może to przeszkadzać, a innych może to irytować. Ja zajmuję miejsce gdzieś po środku. Owszem, dziwił mnie fakt, że twórcy pominęli coś tak znaczącego, co powinno być standardem, ale ostatecznie jakoś specjalnie mi to nie przeszkadzało. Innym minusem, i to słowo w tym przypadku jest, powiedziałbym, trochę naciągane, a chodzi mi tutaj o fakt, że żadna z postaci ani razu nie poruszyła ustami podczas rozmowy czy wypowiadania jakiejś kwestii. Z początku może się to owszem rzucać w oczy, ale z biegiem rozgrywki po prostu człowiek zapomina o tym, że postacie w grze są brzuchomówcami. Taka dodatkowa ich zdolność. Kolejną sprawą względem tych aspektów graficznych są wstawki, którymi twórcy gry nas raczą. Momentami pokraczność postaci w nich występujących ocierała się po prostu o granicę absurdu, a niektórzy z nich wydawali się, raczej nie oni, tylko te wstawki wydawały się jakby na siłę ciągnęły fabułę gry. Dla przykładu możemy się tutaj posłużyć wstawką, gdzie zostaje otwarta brama do świata cieni i co stało na przeszkodzie w pakowaniu kilku kul Mortonowi i zakończeniu tego koszmaru. Tam postacie stały i po prostu się patrzyły, co też on tam wyczynia. Albo sytuacja w scenariuszu pani profesor, gdzie Aileen widzi Mortona na moście, gdzie później korzysta z pozostawionej przez niego liny. Co jej szkodziło zacząć strzelać do niego? Nawet jeśli by go nie zabiła, to by go zraniła. Może zleciałby z tego mostu, zabiłby się, koniec, tyle. A tutaj po prostu się cackali z tym. I właśnie te wstawki, i nie tylko te,
sprawiały, że no, ja osobiście zacząłem myśleć, że twórcy gry zrobili to specjalnie, żeby po prostu przeciągać fabułę, przeciągać jak się tylko da, jakby im w pewnym momencie zaczęło brakować pomysłu, jak to rozwiązać i tak dalej. Kolejną rzeczą jest oprawa dźwiękowa i tutaj no, jest to dla mnie małe nieporozumienie ze względu na monotonię dźwięków, jakie występują w grze. Grając w Alone in the Dark miałem wrażenie, że twórcy nagrali jakieś 10 ścieżek dźwięku. Kurczę, te głupie wstawki rozpraszają mnie. Że twórcy nagrali tutaj jakieś 10 ścieżek dźwiękowych i zapętlili je w różnych konfiguracjach, po czym wrzucili je po prostu do gry. Po dłuższej rozgrywce ta oprawa dźwiękowa stawała się no, monotonna i trochę mdła, muszę powiedzieć. Na plus jednak przemawia tutaj to, że od czasu do czasu pojawiały się specyficzne odgłosy otoczenia, jak na przykład grzmoty, skrzypienie desek, czy też odgłosy, jakie wydawały te wszystkie stwory cienia. To w aspekcie udźwiękowienia gry jest na plus. Muszę wam powiedzieć, że gdzieś w internecie, szukając informacji o tej grze, przeczytałem, że twórcy wykorzystali aż 50 odgłosów wydawanych przez chodzące postacie. Miały się one zmieniać w zależności bodajże od podłoża, po którym aktualnie nasza postać się poruszała, czyli na przykład odgłosy chodzenia po świeżych deskach, to świeżych trzeba w cudzysłów, prawda, ubrać, miały być inne niż na przykład jeśli postać chodziłaby po starych albo jakichś zbutwiałych deskach. Owszem, takie coś miało miejsce, ale nie sądzę, aby faktycznie w grze było wykorzystane 50 tego typu odgłosów. Jeśli tak, to ja ich naprawdę nie zauważyłem. Może z moim słuchem jest coś nie tak, z moimi słuchawkami albo coś z moją kartą dźwiękową. Nie mam zielonego pojęcia. I teraz, jeśli chodzi o kwestię klimatu, na jego korzyść przemawia, jak już wcześniej wspomniałem, sposób cieniowania w tej całej grze. Jednak jeśli rozbić tą klimatyczność na poszczególne scenariusze, z którymi mieliśmy do czynienia, to wiele bardziej klimatyczny był scenariusz Edwarda niż Aileen. W scenariuszu Aileen, według mnie, i to podkreślam, że to według mnie, nastąpiło pewne zmęczenie materiału pod kątem zagadek, z którymi mieliśmy do czynienia. I to no, trochę zabijało klimat. Owszem, zaczynając scenariusz, pani profesor, spodziewałem się tego, że w rozgrywce będziemy mieli do czynienia z większą ilością zagadek niż akcją, ale były one zbyt długie, jak na przykład to całe bieganie po forcie z piętra na piętro, aby tylko złożyć tą broń. Wiecie, być może odnoszę takie wrażenie, być może jest mylne, względem tego, że wpierw graliśmy Edwardem, włączyliśmy jego scenariusz, który był bardziej klimatyczny i właśnie w nim była zawarta ta cała esencja. Może te wszystkie te wątki, które zostały poruszone w scenariuszu Edwarda, powiedzmy, wykończyły temat, a scenariusz pani profesor to było coś na zasadzie, nie wiem, doczepki albo czegoś w rodzaju uzupełnienia całości. I takie jest moje odczucie na temat klimatu. Owszem, nie był on tragiczny, ale nie był też na jakimś, nie wiem, wysokim poziomie. Ale ogólnie klimat dawał radę. To muszę przyznać. I tak, w kwestii takiego może ogólnego podsumowania, to gra Alone in the Dark nie jest grą, która jakoś specjalnie powala. Są lepsze, ale są oczywiście też gorsze. Owszem, grafika pomimo niskiej rozdzielczości jest ładna. Przyznam, że nawet bardzo ładna. Bo to była grafika, nie wiem, 640x480 albo 800x600. Nie wiem już dokładnie, jaka to była rozdzielczość. No, ale stosunkowo niska. To, że nie mogliśmy jej poprawić, to już inna sprawa. Tak, w pierwszym odcinku wspominałem, to w internecie gdzieś ponoć krąży jakiś plik startowy, który umożliwia ponoć zmianę grafiki, no ale ja do takiego nie dotarłem. Swoją drogą muszę się wam przyznać, że dopiero później odkryłem,
że mam jeszcze jedną kopię gry Alone in the Dark i chyba bym sobie strzelił w łeb, gdyby się okazało, że przy tamtej kopii faktycznie można zmienić rozdzielczość, ale nie mam zamiaru naprawdę tego sprawdzać. Tak więc, tak jak powiedziałem, gra klimatycznie daje radę, trzyma poziom, ale tylko w scenariuszu Edwarda. Tam klimatyczność jest na wysokim poziomie. Ogólnie nie jest źle z tym klimatem. Mogło być lepiej, ale ważne, że nie było gorzej. Momencik. Strasznie mi zasycha w gardle dzisiaj. I owszem, jak na grę z gatunku survival horroru przystało, gra Alone in the Dark ma również swoje momenty, gdzie prawda potwory wyskakują zza krzaków, czy też właśnie teleportują się wprost pod nasze nogi ze świata cieni. Zresztą to było można zauważyć w moich nagraniach, jak jakiś potwór mi wyskakiwał, a ja się darłem jak jakaś przestraszona dziewczynka. Ale ta cała masa niedomagań gry z dźwiękiem, z tym, powiem połowicznie, z klimatem, ponieważ nie mogę mówić o całości, znaczy mogę mówić, ale niedomaganie jest tylko z jednej strony i to sztuczne, moim zdaniem, przeciąganie fabuły niektórych może odstraszyć od tego tytułu, jednak ja jestem człowiekiem, który jest w stanie dużo wybaczyć grze i uważam, że ten tytuł daje radę. I mi osobiście przyjemnie się w ten tytuł grało. Jakieś problemy z wysłowieniem się również. Nie wiem, czy wam się jakoś tam przyjemnie oglądało ten mój let's play. Mam nadzieję, że tak. Ale jedno wielkie podziękowanie należy się twórcom gry za to, że powrócili do klimatu, jaki był w pierwszej części Alone in the Dark. Podziękowanie za to, że nie spartolili tej czwartej części, wrzucając tutaj jakichś, bezsensownych wątków i tak dalej. Ten, kto oglądał let's play'e z drugiej albo z trzeciej części, albo sam grał w te części, wie dobrze, że tam był jakiś motyw ze Świętym Mikołajem, ze statkiem pirackim, że walczyliśmy z piratami, chodziliśmy jakąś małą dziewczynką, był też motyw z Dzikim Zachodem. Po kiego diabła takie rzeczy wrzucać do takiej gry? Szczególnie, że pierwsza część odniosła dość spory sukces, a druga, trzecia część nie powtórzyły już tego. Nie wiem, co wtedy twórcy mieli na myśli, o co im chodziło, ani skąd wziął im się ten pomysł. Ale cóż, ważne, że w czwartej części powrócili do klimatu z pierwszej. Chwała im za to. Nie wiem, jak jest z piątą częścią. Jak już wspominałem, po premierze oglądałem w telewizji program poświęcony grom komputerowym, gdzie omawiali ten tytuł i objechali go z góry na dół. Nie pamiętam ani jednej pozytywnej rzeczy. W internecie też parę opinii czytałem i też nie były zbyt przychylne piątej części, ale to jest zawsze subiektywna ocena, każdy odbiera różne rzeczy inaczej. Tak więc, nie wiem, może poświęcę parę złotych, żeby zakupić piątą część i znowu powrócimy do przygód Edwarda. Zresztą jak twórcy w czwartej części na samym końcu nam mówili, że Edward powróci, wypadałoby to spełnić, prawda? A więc to by było już na tyle w tym specjalnym odcinku. Tyle z mojego podsumowania. I jeszcze raz powtarzam, że to jest tylko moja opinia. Nie musicie się z nią zgadzać. Jeśli ktoś ma jakieś inne spostrzeżenia, inaczej widzi to, na co ja zwróciłem uwagę. Cholera jasna. Może napisać w komentarzach. Ja jestem chętny na polemikę, chętny do rozmowy. A jeśli chodzi o następny projekt, to jeszcze nie wybrałem. Powiem wam tylko, że na pewno powrócimy do klasyki gatunków takich jak survival horror albo horror, różnie to ludzie określają, ale będzie to jedna z kultowych części pewnej serii. Również czekam, aż przyjdzie mi
zamówiona gra, którą też będę nagrywał, ale nie powiem, co to jest. I powiem wam, że możecie się spodziewać pewnej niespodzianki. Bo w międzyczasie, jak będę nagrywał kolejny Let's Play, gdzieś tam na boku, w wolnej chwili będę kręcił jeszcze jedną grę, którą będę wrzucał na kanał dopiero po jej ukończeniu. A to dlatego, że tą grę nagrywa się dość ciężko, dużo czasu trzeba jej poświęcić i gdybym uznał ją jako taki, nie wiem jak to teraz określić, taki typowy let's play, który po prostu wrzucam codziennie po jednym odcinku, to naprawdę musiałbym nie wiem ile godzin poświęcić, żeby nagrać jeden odcinek. Tak więc ten let's play, o którym teraz mówiłem, będę nagrywał sobie gdzieś tam z boku i jak go ukończę, albo ewentualnie będę bliski ukończenia, zacznę go powoli wrzucać na kanał. Ale co to będzie? To będzie niespodzianka. Mogę tylko jedynie powiedzieć tyle, że nie będzie to żaden horror, nie będzie to żadna gra z takiego typu, ani w takich klimatach, to będzie zupełnie inna gra. Tak więc to chyba wszystko, co mam do powiedzenia. Mam nadzieję, że cała seria wam się podobała. Mi grało się przyjemnie. Kurczę. Do kitu to zrobili. Gdybym wiedział, to bym jeszcze raz jako jeden minus to wrzucił. Tak więc ja się z wami żegnam. Aha, kolejna seria powinna się pojawić na kanale. Niech ja tylko spojrzę na... O, tu jest wrzesień. Gdzieś na początku, no, pierwszego tygodnia września, czyli gdzieś w okolicach, no, powiedzmy 3-4 wrzesień, tak możemy się wstępnie umówić. I wtedy najprawdopodobniej wrzucę pierwszy odcinek z nowego Zagrajmy Wy. A ja się do tej pory z wami żegnam, czy do tej pory... Dobrze, to nie wiem. Dobra, ja już to kończę, bo zaczynam bredzić bez sensu. Bredzić bez sensu. No, sami widzicie. Dobra, ja się z wami żegnam. Dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia w następnym Let's Playu. Na razie, trzymajcie się.